Rozmowa dnia. W naszym studiu kolejny gość. Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były wicepremier. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Zaczniemy od tego, co będzie działo się dzisiaj w Brukseli, bo tam rzeczy ważne także i dla Polaków, którzy żyją na Wyspach Brytyjskich, bo na szczycie unijnym mowa będzie o tym, czy pozwolić jakoś Londynowi na to, żeby wydłużyć proces wychodzenia z Unii Europejskiej, czy nie. Wybiera się tam premier Mateusz Morawiecki, oczywiście, ale wiem, że też Grzegorz Schetyna będzie w Brukseli. Czy w tej kwestii można liczyć na wspólne zdanie rządu i opozycji, że jeśli tylko Londyn będzie chciał, to należy dać mu więcej czasu? Rzeczywiście Grzegorz Schetyna jest w tej chwili w drodze do Brukseli, bo zwykle jest też tak, że takie szczyty są poprzedzane spotkaniami przywódców poszczególnych partii i Platforma Obywatelska jest w Europejskiej Partii Ludowej razem z różnymi partiami i wypracowywane jest na takich spotkaniach stanowisko polityczne na późniejszy szczyt szefów państw i rządów. I oczywiście Brexit jest tematem numer jeden i widać, że po stronie Unii Europejskiej przewodniczący Donald Tusk tutaj pokazuje dużą aktywność. Jest wola, żeby podejść otwarcie do tego, co mówią Brytyjczycy. Nie zmienia to faktu oczywiście, że mamy po stronie brytyjskiej ogromne zamieszanie, małą czytelność tego, w jaką stronę chce iść Wielka Brytania. W parlamencie kolejne rozwiązania upadały i wydaje się, że pod pewnymi warunkami, formułował je wczoraj przewodniczący Tusk, należy się zgodzić, przychylić do tego oczekiwania Brytyjczyków i na pewno Grzegorz Schetyna wśród przywódców Europejskiej Partii Ludowej będzie reprezentował takie zdanie. No, przede wszystkim interes obywateli, a tak zwany twardy Brexit, jeśli miałby nastąpić za 8 dni, byłby po prostu katastrofą dla wszystkich, więc tutaj nie ma się co obrażać na rzeczywistość, trzeba odpowiedzialności i miejmy nadzieję, że te dwa dni przyniosą jakieś rozwiązanie. No wszyscy są, co tu dużo mówić, już zmęczeni, tak? To jest sytuacja, sama premier May wczoraj przyznawała, że wie, że wszyscy są zmęczeni. Która trwa bardzo długo. Wydaje się też, że obywatele coraz mniej chcą o tym słuchać, a chcą już konkretów na stole. No miejmy nadzieję, że te dwa dni przyniosą konkrety. A co do stanowiska polskiego rządu, premiera Morawieckiego, liczę bardzo na to, że to będzie solidarność z Unią Europejską, bo te wszystkie, pamiętajmy, ten spór, ta dyskusja o warunki, to jest taka, że Unia Europejska, europejski negocjator, Rada, Komisja reprezentują nas, też Polaków, reprezentują nasze jak najlepsze warunki w tej sytuacji. Oczywiście mamy sympatię do Wielkiej Brytanii, dużą, historyczną, natomiast tu chodzi o interesy i powinniśmy bardzo pilnować swojego przy tym. No niezwykle ważny partner, jeśli chodzi o polski eksport. Mówię tu o Wielkiej Brytanii. Kolejny powód to wiadomo, także i brytyjskie inwestycje w Polsce. No tak i jest. Trzeci, ten największy, no to oczywiście te wielkie rzesze Polaków, które w Wielkiej Brytanii żyją, pracują, tam szukają przyszłości. A jeśli chodzi o zamieszanie krajowe wokół układania list przed eurowyborami w koalicji europejskiej. Już to zamieszanie dobiegło końca. Wiem, że w sobotę Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej i wtedy już wszystko będzie jasne, czy tylko Platforma swoich przedstawicieli będzie przedstawiała z tych list? W tę sobotę odbędzie się posiedzenie Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej i my zgodnie ze statutem zaakceptujemy naszych kandydatów na listy Koalicji Europejskiej. Spodziewam się, że przez najbliższych kilkanaście dni podobnie uczynią władze innych partii z koalicji i planujemy w pierwszych dniach, w pierwszej dekadzie kwietnia taką wspólną konwencję, wspólne duże spotkanie, już wtedy prezentację wszystkich. Ja nie dostrzegłem tutaj jakiegoś specjalnego zamieszania, jak na tak skomplikowany projekt, bo to pięć partii ze swoimi liderami, osobowościami tworzyło wspólne listy, to trzeba podkreślić Grzegorzowi Schetynie i pozostałym koleżankom, kolegom udało się to w sposób w miarę bezkonfliktowy przeprowadzić. Ja trochę dostrzegłem, Bogdan Zdrojewski, który mówi, straciłem zaufanie do władz Platformy i trudno będzie je odbudować, albo Michał Boni, który pisze Platformo, może do zobaczenia. No to jednak to nie było tak, że bez tarcia się obeszło, a jeszcze były i zakulisowe informacje o tym, że kto skąd by chciał. Ewa Kopacz może jednak bardziej z Warszawy, a będzie w Poznaniu. No, było wiele tego typu dyskusji. Oczywiście zawsze są dyskusje. To jest tylko 130 miejsc. Mamy pięć partii.
mamy dotychczasowych posłów do Parlamentu Europejskiego, mamy wiele znakomitości, społeczników, byłych premierów, obecnych posłów, więc no, nigdy nie da się tak zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni. Ja co do tych konkretnych nazwisk, które pan redaktor powiedział, no, bardzo ciekawszy liczę Bogdana Zdrojskiego, on miał znakomity wynik w wyborach. I Grzegorz Schetyna jasno powiedział, prosi go, oczekuje, liczy na to i ja absolutnie uważam, że tutaj ma rację przewodniczący, że Bogdan Zdrojewski powinien otwierać listę Platformy do Sejmu jesienią z Wrocławia. Tam zapewne premier Morawiecki będzie kontrkandydatem i Zdrojewskiego trzeba tutaj w Polsce. Co do Michała Boniego, myślę, że będzie na listach. Bardzo wszyscy go do tego namawiają. Jest bardzo dobrym europosłem, więc sądzę, że jak na tak skomplikowany projekt przechodzi to w miarę bezboleśnie, a naprawdę kandydowanie do Sejmu, Senatu nie jest jakąś karą, jest wielkim zaszczytem i wielkim obowiązkiem. No przede wszystkim każdy z nas służy Polsce i jeżeli taką propozycję otrzymał Zdrojewski, wierzę, że znam go przecież bardzo dobrze, pracowaliśmy razem przez wiele lat w jednym rządzie, że jego odpowiedzialność za Polskę zwycięży i że jak to przemyśli, to będzie liderem listy koalicyjnej we Wrocławiu. Te jedynki do Europarlamentu z Platformy to będą, to spróbuję policzyć, 7 miało być, tak? Tak. Ewa Kopacz, tak? Tak. Będzie. Radosław Sikorski. Otworzy listę w Wielkopolsce. Radosław Sikorski w Kujawsko-Pomorskim. Róża Thun w Małopolskim i Świętokrzyskim. Janina Ochojska, Dolnośląskie, Opolskie. Tomasz Frankowski, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie. Gdańsk chyba jeszcze został? I Janusz Lewandowski w Gdańsku, czyli obecny eurodeputowany i ostatecznie komisarz. Okazuje się, że plotki o tym, jakoby też Bronisław Komorowski miał startować, się nie potwierdzają i nie będzie go na tych listach. Nie, sam o tym mówił, nie ma go na listach. Cieszę się bardzo z tego, cieszymy się wszyscy, że zapewnił o swoim poparciu, zaangażowaniu. Na pewno tutaj jego głos, jego wsparcie Koalicji Europejskiej bardzo pomoże. Czy Grzegorz Schetyna wiedział o podpisaniu karty LGBT+ w Warszawie przez Rafała Trzaskowskiego albo Trzaskowski się z nim jakoś wcześniej konsultował? Bo tu się sprzeczne dosyć doniesienia pojawiły w tej kwestii w przestrzeni publicznej. Wiedział, bo przecież przed wyborami Rafał Trzaskowski zapowiedział, że taką kartę po wyborach podpisze, bo tam była taka dyskusja, kiedy była pewna presja i wtedy wyraźnie pytał, że sam fakt dla nas i dla Grzegorza Schetyny zaskoczenia nie stanowił. Natomiast, a termin stanowił zaskoczenie? Ale to nie zaskoczenie. No, Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy. To nie jest tak, że centrala partyjna poranną depeszą wyznacza jakieś cele, bądź odwrotnie, nie melduje prezydent Trzaskowski, co będzie robił. Więc on sobie wybrał moment i okoliczności i tutaj nikt nie oczekiwał od niego, że on będzie w centrali partyjnej, w zarządzie krajowym jakoś meldował. A to jest prawda, że jest nacisk ze strony Platformy Obywatelskiej na Rafała Trzaskowskiego, żeby zdymisjonować Pawła Rabieja po tym, jak wiceprezydent Warszawy w jednym z wywiadów dla Dziennika Gazety Prawnej dokładnie mówił, że deklaracja to jest początek, potem małżeństwa tak zwane homoseksualne, potem adopcja dzieci. Wielu polityków uznało, że to jest krok za daleko, no i pojawiły się informacje, że ponoć należałoby zdymisjonować Pawła Rabieja. Nie, ja nie wiem nic o takich presjach. Rafał Trzaskowski zareagował szybko, zdystansował się od tej wypowiedzi. Powiedział, że wiceprezydent Rabiej powinien się skupić na tych zadaniach, które ma w ratuszu. Nikt nie oczekuje od wiceprezydentów tak wyrazistych działań politycznych i myślę, że temat jest zamknięty. Sądzę, że to nie jest sprawa, to nie była sprawa, sam zresztą Rabiej wyjaśniał jakby cały kontekst swojej wypowiedzi, po których się urzędnika dymisjonuje. Myślę, że Trzaskowski właściwie się tą sprawą zajął i temat jest zamknięty. Mówił Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, był wicepremier, goście Sygnałów Dnia i Radiowej Jedynki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Była to rozmowa dnia.